Patrzcie, mi tutaj też są jakieś schody w dół. Można gdzieś pójść. No w dół chyba nie. Można się w ogóle zgubić. Patrzcie na jakie tu pawie nas. Mhm. Szlak. No. Czaszki? Co ty gadasz? To jest bonanza, zoo takie. Słuchajcie, tu jest tak ogromny orangutan, że jeszcze takiego orangutana nigdy w życiu nawet w zoo nie widziałem. Jest przeogromny. Szkoda, że go tak może przez kamerę nie widać, ale jest niesamowity. I taki spokojny, że aż nieprawdopodobne. A tutaj jest biały lew. Biała lwica chyba, chociaż nie, może i lew, może i samiec. Chyba samiec, już sam nie wiem. Ale w każdym bądź razie też taki ogromny. Biały. Ciekawe, jakaś taka odmiana czy coś, bo właśnie było nawet podpisane, że White Lion. A sobie śpi? Może można go jakoś przebudzić, czy nie? Bo on może zdech. Ale ma łapę. Jaką ma łapę, Emma, ty to widzisz? On ma taką łapę jak ja nogę. O, wstaje. Ale ma łapę. Halo, gdzie jest tam pan? Co on taki śpiący? Ale ogromny. Ale jak koń wygląda normalnie. O, tu są kolejne. Patrz, Emi, patrz, tutaj nie śpi. Ja. A tam jest bardziej wasy tamten. No tutaj są jakieś małe chyba. Emo łapie, patrz tam na jego łapki. Może tam idzie normalnie. Może. Nic interesującego dla niego. Tam jeszcze są. O, to tu były jednak samice. To tu były samice, bo tam z drugiej strony są samce. Zaraz zobaczycie. Tam idzie potwór taki, że... No to idź sobie zobacz. To jest jakiś, no nie wiem co to jest. No. No ciekawy. No. Tego to sobie pewnie można wziąć na rękę. Na ręce. Trzy? Pani się nie boi? Nie, nie boi się. A ma tam sobie trzy śpiące. No. Fiu, 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 jakie zo. Big one, yeah. Big one. Yes, very big one. Like a horse. Jaki ogromny lew. Szok. So big. Patrzcie się. Waży między 120 a 260 kilo. Jocie, chodź jak idzie tu. Ale słoń z niego wielki. Słoń? Jaki ogromny lew. Ale big co? Wery. Jakiś ten, jak wygląda lew, a jak do 260 kg w człowieku. Wiesz jakie to wielkie i ciężkie? Ciekawa. Fu! Tak blisko! Czemu nie? Wow! Chodź tutaj. Chodź tutaj. Miała na głowie. A jak pozuje? Pozuje? A ja czuję żerafa. Żerafa! Ale ma pies. Eat something. Eat! Tam strusie, tam zebra za krzakami, a tutaj to oko wielko, żyrafa. Gdzieś darmowe jedzenie mają, to przychodzą. Tu mają też śmieszne rogi. A ma język. Zobacz, zobacz za chwilę na język. Uwaga. Wystawiam.
Ale ma szyję, co? Tam se zebra je, to zbiera. Dzisiaj atrakcje idą hurtowo. Jesteśmy właśnie na kolejnej. Wdrapaliśmy się pod bardzo wysoką i stromą górę. Bardzo po dużej ilości schodów, później tu jeszcze po takim betonie. Ale za to widoki są przednie. O, wow. Fuck. Ale tutaj są widoki. Tutaj na Kukurydze i góry. Ale nie, naprawdę robi wrażenie. Wow. Mega. I teraz jeszcze w tą stronę. Ojacie. Thank you. Hello. A my przed chwileczką właśnie stamtąd przyszliśmy po schodach z dołu. Dosyć męczące, ale było warto. Cóż za piękne widoki. Em, podoba ci się? Mhm. Mhm. Pić ci się chce? Mhm. Zmęczyłaś się? Mhm. Ale... Jak chodzi po chwilach, to się nie dyszy. No właśnie, ale było warto. Szaderskie widoki. Na żywo na pewno 10 razy lepsze. A tam jeszcze jest wyższa góra, tam możemy się wspiąć. Tam przed nami są szczyty. Tam jeździliśmy, bo to jest ten park narodowy Kaojaj. Polecamy. Warto się do niego wybrać, pojechać sobie na viewpointy, bo widoki są naprawdę bardzo, bardzo ładne. No rzeczywiście, śpiący ptaszek poszedł spać, a my idziemy jeszcze wyżej. Co jest? Trzecie oko. Trzecie oko? Na czole? Szyszynkę. No. Tutaj potrafią wejść tylko wybrani. A myślałem, że jeszcze nam się uda wyjść nad to. Koronawirus. Nic takiego. Tutaj coś takiego. A my idziemy jeszcze do góry. Bo my nauczeni jesteśmy chodzić po takich schodach, górach. Tyle co myśmy już schodów pokonali na dzielnicy Pratamnak, to nikt tyle nie pokonał co my. Kobra? Yeah. Tam w tym parku było napisane, że uważajcie na... O jacie. Ja! No, patrzcie na jakie tu pawie nas. Szlak. Wow. Ale ładne. Trochę się nas boją. Wow. Ale co one sobie tak tutaj biegają luzem, patrz. Nie zo, to nie w zo. Nie. Nikt ich tu nie pilnuje, co one sobie tutaj tak żyją normalnie? Tak. O, ale dzisiaj wycieczka. Wow. Pawie biuro. Patrzcie, tu normalnie biega. O jaki białas. Gdzie on jest? Tu. Masz poszukaj pawię, bo wow.
No nie. Dajcie piórko, Pawle. Jedno, please. Może ktoś zaraz zgubi któryś z nich. Trzeba go wystraszyć mocno. To może zgubi jakieś. Wow. A tu w ogóle jaki ten słoń. Tu słoń z tą kobrą. Ojacie. Mhm. Mam pióro, mamo. Miejsce trochę takie jakby opuszczone. Ale atrakcja to atrakcja. Wow. Tu jaki słoń. I ciekawe, co te pawie teraz zrobią. Polecą? Rzucą się z góry? Polecą czy nie? Dobra, muszę im zdjęcie zrobić. Już zostało tylko 12% baterii. Więc już dużo nie ponagrywamy, ale tutaj, gdzie jesteśmy obecnie, jest naprawdę ciekawie. Przed chwileczką przechodziliśmy przez takie fajne komnaty, zaraz będziemy wracać, to jeszcze raz się nagramy. Paszem, i tutaj też są jakieś schody w dół, można gdzieś pójść. W dół chyba nie. Można się w ogóle zgubić. Tu jest taki jakiś opuszczony, powiedzmy taki klasztor, jakiś zamek. O kurde, tu muszę się schylać, żeby łepetyną nie walnąć. Bardzo nisko tutaj jest. No taka świątynia, no właśnie, no taka opuszczona. I tak się tutaj chodzi po tym. No, no. Piękne pawie tu chodzą. Piękne pomieszczenia. I ciągle gdzieś można iść. Dalej i dalej i dalej. O ja pierniczę. Dobra, już dalej nie idziemy, bo się gdzieś tu zgubimy zaraz. Ale tu znowu są piękne widoki. Wow. Ale tak tutaj jest trochę przerażająco też. Jednocześnie. No, właśnie dlatego jest tak trochę przerażająco. Tam jeszcze gdzieś można iść. Czy tam? Nie, już tam nie. A właśnie to jest młody król. Mhm. Już lat to się tyle. No. Czaszki? Co ty gadasz? Przecież się człowiek sporo robi. No, jest niebezpiecznie. Tutaj? A tu jaki? Ale ciekawa, tutaj jest postać. Tylko, że tutaj właśnie nic nie ma. I to tak pięknie wygląda, bo patrzcie się, tutaj jest normalnie, idzie się na zewnątrz, tak jakby, a tu jest zrobiona postać, ale pięknie to zrobione. O jacie. O, ale siedzący normalnie postać z takiego czegoś, co w ogóle tego nie widać. Co tam jeszcze? Jeszcze znowu widoki? O, tu rzeczywiście są jakieś czaszki. No. Kurczę, szkoda, że ci nasi znajomi tutaj z nami nie dotarli, bo trzeba było bardzo wysoko iść i nie dali rady. Ale tu naprawdę było warto przyjść. Widziałem. Tutaj przed chwilą chodziliśmy na dole. I teraz sobie tędy zejdziemy tutaj. I wejdziemy tam do środka z powrotem. Jakie widoki. Są ryby, ej, są te koi, nie? Karpie koi. To? To chyba nie. To nie ryba. To jest żółw. Tak, to nie ma bona? Nie wiem, co to jest. Wygląda jak żółw. No patrz. Żółw. W ogóle kiedyś patrz, woda jakaś leciała. No. Musiało być pięknie też. Mhm. No tu fajnie wieje. Dobra, jeszcze muszę zostawić te 8% baterii na tamto jedno pomieszczenie, bo jest kozackie. A tam co przechodziliśmy przez nie przed chwilą, tylko akurat nic nie nagrywałem. Co, ty też pawie widziałeś? Ja minę, co pan? Gdzie? Tutaj. Nie są nazwane, są. No, no. Chodźcie. Ale czadersko. Co? Bo tutaj mi się wydaje, że to musi być bardzo stare. Mm-hmm. Bo nie wiem, czy tam mówiłam to do kamery, ale tam był nazwany młody król, który teraz już jest stary. No właśnie. To jest naprawdę bardzo stare. Mm-hmm. A w ogóle tutaj sobie normalnie robią wodę, więc no. Stare to musi być.
Czekaj jeszcze, czekaj, czekaj. Co tu jeszcze jest? Patrz, tam jeszcze da się iść tak do góry. Cholera. Ej, ale to jest kozackie miejsce. To jest najlepsze miejsce, jakim ci byliśmy. Ej, tu łażą te pawie. Tam. Ale kozackie miejsce. Wow. Łazienka. Toaleta, patrzcie, tu normalnie toaleta. Woda, można się załatwić, jak ktoś potrzebuje. Prysznic. Jaka toaleta? Ej, to jest normalnie chyba jakiś dom czyś. Dom czyś. No to jest jakiś, ktoś tu żył. A tam są te pawie, są te same? No właśnie nie wiem, czy to te same, ale są. Chodźcie przez tamto pomieszczenie jeszcze raz. Za poforuną. To jest Cheng Shaobing Family. No. A są jakieś kamery? Kamery? No są kamery. Ja mam kamerę. Ej, 6% baterii, chyba już nie nagram. Następnym razem. Tu jest naprawdę mega. Ej, tutaj trzyma głowę, fuj. Cholera. No, stąd może idźmy. Bo tu głowy wyrywają. Ej, tu te gołębie, te pawie, co za miejsce. No. Patrz, jaki studora. No. Uj, jaki dźwięk. No. Chyba paw, no. Tu jest normalnie salon. Ktoś tu sobie siedział i żył. Nie wiem, kto tu mieszkał, ale miejsce jest przekozackie. Jaki obraz. Nie wiem, dobra, ja szybko jeszcze biegnę, bo jeszcze tu chcę pokazać te malowidła. O, tu w ogóle drugi salon. Hmm. Ja jeszcze tu właśnie to chciałem pokazać, bo tu takie są bardzo ładne rzeczy. Bardzo mi się podobają. Patrzcie. Co jest? Ziemia. Hmm. Wow. Jesteśmy teraz aktualnie w jakiejś paszczy. No właśnie, jesteśmy w paszczy. Ale ładne. Naprawdę, czaderskie miejsce. A gdzie jeszcze tu jest zdjęcie kogoś? Kogo? Nie wiem, od tego do. Tutaj zęby. Tu kły, bo jesteśmy w paszczy lwa. Ej, tu gdzieś prochy chyba. Ale miejsce mega. Ej, to jest chyba urna, serio. Co ty gadasz? Bo tu jest prochy, bo spoczywa sobie. Co ty gadasz? Gdzie? Tam z tyłu? No możliwe. Dobra. Lepiej stąd idźmy już. Ale nas Budda dzisiaj poświęcił, to nam nie będzie. Tu pajęczyny. Wow. Kanapa. Tutaj normalnie ktoś mieszkał. Ale miejsce. I się chyba sam spalił. Sam spalił. Sam spalił się z powodowki. Pamiętacie, jak stąd teraz wyjść? No. Ja nie do końca. Dobra, pamiętajcie, że jeśli ktoś tylko dotrwał do tego momentu, to koniecznie łapka w górę. Ktoś, kto jeszcze nie subskrybuje kanału, zasubskrybować kanał i zostawić jakieś komentarze, jak wam się tutaj podoba, bo miejsce jest naprawdę czadowe. Chodź, Dora, bo zostaniesz sama i... Jeszcze coś i cię ktoś coś zje. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu paw. Paw! O! Paw to jest akurat idealne, powiem ci. Coś, co trzeba napisać koniecznie w komentarzu. Koniecznie. Wszyscy muszą napisać paw, kto dotrwał. Ja, jeśli chcecie tutaj przyjechać, to zapytajcie się w komentarzach, to wyślemy wam adres tego miejsca. Właśnie, wyślemy link mapki Google, gdzie jesteśmy. Bo to miejsce, to polecam naprawdę, naprawdę każdemu. Dora, jesteś? Ale zrobiłam 30 zdjęcie.
Tak? Trzydziste? Ale zrobiłam mega zdjęcie. Pierwszy raz mi się chyba życzyło, że zrobiłam takie mega zdjęcie. 1% baterii. Szybko. Mega co? Pozdrawiamy. Na razie. Hej, cześć. Przyjedźcie tutaj. O, tu znowu biały pas. Kurde, koniecznie muszę zaraz zobaczyć na mapie i oznaczyć to miejsce, bo chętnie bym tu wrócił jeszcze kiedyś, jeszcze raz. Uwaga, bo bardzo strome schody. Dobra, ja będziemy. Idź, idź. Uważaj, Emi, uważaj, bo jest bardzo stromo. O, w szlak! Słuchajcie, niepowtarzalna okazja, bo będziemy tutaj tylko jeden wieczór, a słońce już naprawdę mocno zachodzi. I muszę wam to pokazać, jak to tutaj wygląda, bo po prostu widok jest niesamowity. Jesteśmy pomiędzy górami, tutaj dzisiaj będziemy spędzać noc. Niesamowite miejsce, niesamowity hotel, do którego warto się wybrać. Jesteśmy otoczeni górami, przepiękne miejsce. I tutaj jeszcze jest na dodatek basen z tym widokiem i na to zachodzące słońce.